Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj uruchomimy sobie kombajn z roku 1965, ale dla mnie to praktycznie to jest coroczność, co roku go odpalam, przygotowuję do sezonu. Teraz nic nie było robione, poza tym, że naprawiłem tę plandekę, która dotychczas wcześniej była zerwana. W zeszłym roku nie mogłem przez nią wykosić zboża. Tu i tak nie zobaczycie tego. W środek trzeba było wchodzić na pierwszą sacza za mucarnię i naprawić to. I teraz tak w zasadzie zajmę się resztą. Tutaj poza przesmarowaniem i posprawdzaniem wszystkiego, czyli oleje, paliwo, podłączyć akumulator, uruchomić, posprawdzać wszystko co i jak. To w zasadzie nie trzeba nic robić, bo maszyna była sprawna. W tamtym roku łubin kosiłem, gorzki. I za bardzo też nie posprzątałem, bo jakoś tak nie było czasu i kiedy. W sensie, że no w kombajnie pozostawały jakieś resztki po łubinie. Z racji tego, że łubin był gorzki, no to tam myszy raczej się nie zaplęgły, a jak nawet się dostały, to no tego nie jadły i to nie miały po prostu pokarmu. Ale teraz mam dzisiaj taki wolniejszy dzień, bo wczoraj była burza, wlało wieczorem około 15 litrów wody, także spoko. I teraz nie można w polu w dyniach robić, więc taki dzień przerwy zrobię sobie od prac polowych. Przygotowałem sobie akumulator, wyjąłem z 60, teraz będę zakładał do kombajnu. Klucz 13 i cały akumulator 120 amperogodzin. A kurde, jeszcze mocowanie światła muszę poprzykręcać, bo zmieniałem. Ciężko. Dobra. Taka ciekawostka, został wymieniony czujnik ciśnienia oleju. Pojechałem do sklepu rolniczego. Mówię, no trzeba mi czujnik od właśnie taki. Czekajcie. Mówię, dałem na miarę co i jak. Oni mówią, też to zwykło od 3P pasuje, nie? Perkins za silnik. Czy to szóstka, czy to trójka. W sensie, że 6 czy 3 cylindrowy taki sam czujnik. Ja mówię, no to dobra, no to zakładamy, nie? No i założyliśmy ten, znaczy założyłem ten czujnik. I przy okazji sprawdzi się, czy to działa. Dobra, klema plusowa. Właśnie mam taką zasadę, że akumulatory w 60, w 3P mam dwa połączone równolegle. Więc w każdej chwili mogę sobie po prostu jeden wyjąć i założyć do kombajnu. W ten sposób zawsze dwa akumulatory się przydają. W żniwa latem mam jeden w ciągniku, a na zimę jak właśnie trzeba odpalać cięższy rozruch, jest to akurat więcej mocy, są dwa akumulatory i też się przydają. Dobra. Akumulator jest nowy, także, znaczy nie taki nowy, ale 2 lata ma. No to jeszcze powinien działać. Tam nic nie sprawdzałem, nie odkręcałem tych korków, bo jeszcze na to chyba gwarancja jest. Chociaż nie, na akumulatory te takie pojazdów rolniczych to jest krócej gwarancja. Chyba na rok. Do jakiejś tam pojemności z tego co wiem. Dobra, i tu mamy pokrywę. Zabezpiecza ona nam, no, żeby akumulator się nie przesuwał. Coś takiego. Dobra, dokręcam. Dobra, co tu dzieje się? Co tu słychać? Olej hydrauliczny nawet jest, nie trzeba dolewać. Olej w silniku będzie trzeba wymienić. A
ale jeszcze muszę sobie dokupić go. Ale na razie. Dobra, tu brud wyrzucimy. Jest tu taki wstępny filtr powietrza. Olej w silniku też mamy, spokojnie wystarczy. Z tego co wiem, paliwa nie ma. Zaraz się tym zajmę. Płyn chłodniczy jest. W ogóle kombajn w zeszłym roku płynem chłodniczym zalałem. I najlepiej, spokój jest, nie trzeba za każdym razem wodę wpuszczać, wypuszczać, nie? I tak dalej, i tak dalej. Dobra. Czy akumulator tu działa wszystko? Coś nie daje rady kręcić. Może gdzieś jakiś styk nie jest dokręcony, bo akumulator na pewno jest sprawny. Znaczy na pewno, nie wiadomo. Ale zaraz się dowiemy, co o co chodzi tu, co jest grane. Zresztą tu mam nawet taki wskaźnik, sobie zaznaczyłem, wlewałem te czasy do 60 co ileś litrów, ten wężyk zmieniłem paliwowy. I tu zobaczcie, tu jest 20 litrów, 30, 40 i tak dalej, na początku to sobie drutem zaciskałem na przewodzie, ale dalej to wziąłem po prostu markerem, narysowałem i tyle. I tak w zasadzie do 60 litrów mam, bo więcej nie miałem potrzeby wlewać, ale widzę, że tu nie ma w ogóle tego paliwa, więc trzeba wlać trochę. Dobra, jeszcze z 10 litrów. Dobra, jest jakieś 18 litrów. Dobra.
wyjeżdżamy. Dobra, wyjechałem sobie w szczere pole, jak to się mówi, żeby uruchomić ten kombajn na polu. Znaczy w sensie, no gdzieś poza podwórkiem, bo kurzu naleci tylko stodole, jak tam odpalę, czy na podwórku, wygoni jeszcze te łubiny wszystkie. Więc dobra, uruchomię tutaj, zobaczymy co będzie się działo. Gdzieś się toczy trochę, to ręczny zaciągnę. Tyle. Wracam do domu. Niestety sieczkarnia chodzi cały czas. Zboża to jeszcze daleko, nie ma co tu kosić. Wracamy. Gdzieś te biegi tak głośno wchodzą.
robię tak, jak też mi ktoś zalecał, czyli wciskam sprzęgło, wciskam hamulec, żeby zatrzymać te koło zamachowe, ale ono nic to nie daje, dalej musi zgrzytać to. Czym to jest spowodowane? Nie wiem, może sprzęgło jest już do roboty i dlatego. No i w ten oto sposób sobie gdzieś tam powysypywałem te śmiecia i nie muszę sprzątać na podwórku, kurzyć. Wyleciało na drodze polnej. Nawet to nie będzie przeszkadzać, no bo nie było tego tyle, nie wiadomo ile, żeby drogę zapaskudzić aż tak mocno. Problem z odpalaniem jest. Pompkę trzeba zasilającą wymienić i zawór zwrotny. Ja tymczasem parkuję ten kombajn jeszcze 3 tygodnie do co najmniej do jakichkolwiek żniw. Dobra, wjechałem. Słuchajcie, wjechałem do stodoły tutaj. Chciałem włączyć sobie tu maszynę, żeby to pochodziło z pół godziny, tak żeby, wiecie, łożyska się nagrzały, żeby posprawdzać, co się grzeje, a co się nie grzeje. I nagle kombajn zgasł i już nie odpalił. Paliwo jest, a oto pompko pompuje i ono nic nie leci. Więc wykręciłem ją, no i nie wiem, tu jest jakieś coś. No to uszczelka miedziana, wiadomo. Tu jest takie coś i sprężynka. Tam dalej w środku nie wiem, co się dzieje. Tego to można na pół rozkręcić, ale dalej jak ten tłok wyjąć, żeby to... To i tak chyba cała pompka do wymiany by była. Ale czy to będzie to? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Zaraz będę to montował, wstawiał i poczytam komentarze trochę od was, może doradzicie, co może tu być nie tak, o co tu chodzi, co się dzieje. Ja tymczasem to wkręcę na razie, tak jak było. I tyle, to zostawię. Taki temat, zagadkę na ten odcinek. Więc tyle, dobra. Trzymajcie się, na razie wam i cześć.